Cześć, moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. To chyba jest drugi albo trzeci odcinek, 42 albo 43 odcinek tej jakże wspaniałej serii. I zobaczyłem tą trasę, którą teraz widzicie na ekranie, 39 tysięcy. No, taką trasę nawet przy moich umiejętnościach do wypadków mogę zrobić kończąc na plusie, także jedziemy, słuchajcie, wypadków, mandatów oczywiście, bo to może wypadków nie ma tak dużo, chociaż mam chyba teraz 16% uszkodzeń ciężarówki, ale z taką trasą to nawet jest szansa, że wyjdę na plus, bo jak wiecie, mam teraz bardzo ambitne plany, żeby kupić jeszcze jeden. Boże. Kupić jeszcze jeden garaż. Także bierzemy to. Nie jestem co prawda śpiący. I to troszkę nam komplikuje sytuację, ale no jedziemy, bo jechać, słuchajcie, trzeba. No taka traska, że grzechem byłoby jej nie zrobić. Od razu wyjeżdżamy, od razu robimy sobie spanko. Dobra, zostawmy to bez komentarza. 6%. 6% w 2 minuty, to jest chyba nowy rekord. Skręć w prawo. Podejrzewam, że trzeba będzie się po prostu naprawić gdzieś po drodze. Chociaż z tymi naprawami po drodze jest zawsze wielki kłopot. Bo się, że tak powiem, człowiek obija potem. Śmigamy do Marsylii. I tak powiem, musimy tylko chyba do Suzary albo do Bolonii dojechać. Tak naprawdę paradoks tej trasy jest taki, że już w tej chwili połowa trasy za nami. Chociaż nie. Coś chyba źle pomyślałem. A, bo on inaczej trasę liczył. No dobra, tu mamy jeszcze 795 km przed sobą. Długo. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to krótka trasa. Ale jakoś się rozpędzimy, powinno pójść w miarę sprawnie. Jak sobie patrzę na podgląd tego live'a, jest tragedia. Znaczy live'a, odcinka. Już się poddaję. Czekajcie sobie jeszcze dwie rzeczy. Bo już ja się poddaję, nie ogarniam, o co chodzi z tym OBS. Wszystko mam ustawione, tak jak mówił mi Adam, tak jak mówił mi Sajan. Wejścia, wyjścia, wszystko jest tak, jak powinno być. Tak jak tego chcieliście.
No nic, nie wiem, nie wiem. Jest, słuchajcie, jak jest, musimy wybaczyć. Dopóki nie kupię nowego kompa, to tak będzie. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak się ładnie go spędzić. I liczyć na to, że gdzieś może po drodze będzie jakiś serwis z łatwym podjazdem. Ile ja zapłacę za naprawę? Teraz 20 koła czy z 15? 11. Szału nie ma, słuchajcie. Udało się na późnym zielonym przejechać. Tylko czy mi paliwka starczy? Powinno. Ale to będzie fajna teraz, a taka pod 800, znaczy fajna, bo długa jak dla mnie. I nie wiem, czy nagram dwa odcinki, powiem wam szczerze. Chyba, że dwa nagram, a po prostu jeden tylko zrenderuję. Trudno. Bo mimo wszystko to już jest prawie 10. Jutro rano arbeit. Nie chcę go wyprzedzać, poczekam na autostradę. Bo jednak te mandaty. Jednak te mandaty, które dostaje daje tej policja od prędkości już teraz. Bolą. Pamiętam, jak zaczynałem chyba grę, to taki maksymalny mandat to był chyba 1000 euro czy coś takiego, a teraz 5000 mandatu 4. To już nie są przelewki, słuchajcie. Nie wiem, przejechać przez miasto, czy nie. W sumie jakiś pytajnik jest. Pojedźmy. Tu jest akurat serwis, może uda mi się wjechać. Dlaczego tutaj pojechałem, słuchajcie? Dlatego, że tutaj serwis jest koło salonu samochodowego. A to oznacza, że będzie duży plac. A jak będzie duży plac, to jest szansa, że uda mi się zawrócić. Naprawmy się, będzie bolało, ale zróbmy to. Trwało mi 20 tysięcy. Słuchajcie, czy zrobić to, o czym pomyślałem? Wiem, że to nie jest absolutnie rozsądne. Ten za mną chodzi, skurde fajowski. Kto tak szaleści tam? Nie wiesz, mam akta? Tylko 20 koła, to jest strasznie dużo. Bo on kosztował dychę, to bym już to zmienił. A te takie zwykłe są, chociaż to też jest ładne.
Wiecie co? Kurczę, no to jest tylko granie. Jak zdobędziemy troszkę później, to nic się nie stanie, tylko chyba weźmiemy ten jednak. To jest fajne malowanie bardzo. Tylko teraz płaczę, bo mam mapki zrobione. Już mam zrobione miniaturki chyba na 3 odcinki do przodu. No ale przynajmniej mam super malowanie w końcu. W końcu nie wstyd. Jechać tą ciężaróweczką. Jakbym kiedyś, bój się Boga, został kierowcą ciężarówki, to na bank bym sobie walnął takie malowanie jakieś fajne. Na bank bym to zrobił. Oczywiście, jakbym miał własną ciężarówkę. Wiadomo, że to kosztuje miliony monet, ale nie powiecie mi, że brzydko ciężarówka wygląda. Przecież wygląda pięknie. I w końcu autostradę. Mało przejechaliśmy, a odkryłem salon, odkryłem agencję pracy, odkryłem jak ładnie to malowanie wygląda, więc odcinek odkryć i rekordów świata. Kurczaczki zbieramy na kichanie. Teraz tak myślę, przecież mogłem wydać tą kasę na lepszy silnik, na lepszą skrzynię biegów, na lepszą ciężarówkę. 20 tysięcy euro to jest masa kasy. Gdybym dostał taki donate, to bym spłacił kredyt na mieszkanie. A dobrze, chociaż te prędkości już mogę rozwijać normalne. Silnik mi się nie wyłącza. Zaraz ustawimy sobie tę prędkość przelotową. Zrobimy sobie jakąś foteczkę. To może wrzucimy to na Discorda czy coś.
Już ma być tylko nie na miniaturkę, tylko taki, o, więc możemy dać trochę więcej ciężarówki. No, tak to można jechać. Oby teraz tylko była autostrada do nieba, do samego końca. Trzymaj się lewej strony. Teraz będziemy mieli delikatnie z górki, więc koledzy będą mogli przyspieszyć lekko tutaj konie w ciężarówce mojej 540 koni. Będzie mogło się wykazać. Nie wiem, czy wam w końcu mówiłem, czy nie, ale dzisiaj byliśmy na zapoznaniu z kotkiem. Dokładnie tak. Już za 2-3 tygodnie będziemy mieli kotka, kotkę w sumie. Brytyjczyka. O imieniu Demi, także jak już niedługo, już za chwilę ktoś tutaj by nie skakał, albo nie wchodziło na komputer, to będzie kotek. Już mamy kuwetkę i inne takie ciekawe rzeczy. Miałem się nagrać vloga wakacyjno-kuchniowego, ale oczywiście nie było czasu, bo myślałem, że mam czas, więc pojechałem, zawiozłem Hanię na półkolonie, pojechałem na siłownię, potem na zakupy i tak naprawdę między godziną 7 a 19 byłem 1,5 godziny w domu, nie? Więc nie zrobiłem absolutnie nic z tego, co sobie założyłem. Nie wiem, może w piątek, może w weekend się uda. Zobaczymy. Chociaż też mam świadomość, że do vloga to już by wypadało odpalić mikrofon stacjonarny i tak dalej. Bo jednak jakość głosu z tego mikrofonu laptopowego to jest taka, jaka jest. I też przerywa niestety. Mam tego świadomość. Aczkolwiek wiecie co? Wydaje mi się, że z głosem będzie lepiej w momencie, w którym włożę słuchaweczki, bo mikrofon wtedy nie będzie się na dźwięki tła uruchamiał, tylko powinno być troszkę inaczej. Zobaczymy. Test. Teraz napiszcie mi w komentarzach, czy lepiej będzie mnie słychać wtedy, czy było mnie słychać na słuchawkach, jak jestem, czy jak jestem na bez słuchawek. Generalnie głos i tak idzie nie z tego mikrofonu, bo on jest kijowy, tylko idzie z laptopa, ale tutaj koło kamerki jest. Dajcie mi znać, czy jest jakaś w ogóle różnica w głosie. Tak, jadę i te autostrady takie średnio proste, bym powiedział. Thank you.
Przepraszam Was, ale w moim upośledzonym mózgu wydawało się, że tutaj znowu będzie taki, wiecie, przejazd. Przecież nie, no 5 minut, nie, nie będę się 7 minut cofał, nie mam, trudno, jedziemy. Myślę, że z 5000 właśnie straciłem uszkodzeń. Jeszcze 1% uszkodzeń ładunku, więc 3000 pewno odpadł. Świetnie, no jestem najlepszy w tą grę. Idziemy dalej. Także będą jakieś zmiany. Nie to jeszcze remont, to jeszcze kod i być może komputer, także będzie się działo, słuchajcie. Joń mi zarobiła właśnie na ten. Joń mi zarobiła na naprawę ciężarówki. Dzięki Joń. Czyli tam Iwon chyba. W Nicea nie byłem w Nicei. Jeszcze nigdy. Wpatrujemy policji. Trzymaj się lewej strony. Trzeba, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo delikatnie jechać, bo przy tej prędkości czuję, że on się gibocze jak źdźbło trawy na wietrze. Chciałem tutaj pojechać jakimś większym, ale nie wyszło. Niczym źdźbło trawy na wietrze, w burzową, wichrową noc na Malediwach. O ile tam są burzowe noce. Za ile spanko? 8 godzin. Aha, czyli za chwilę dojedziemy, trzeba będzie spać. No, czy teraz pytanie, czy mi się uda go spędzić tak do tych 130. Bo póki co to nie wygląda zbyt dobrze. Udało się bez wypadku, a tu jestem najlepszym graczem. Ale dystansik, kurczę, jeszcze jest spory. Długa to będzie trasa jak na mnie. Tak naprawdę wyjdzie z 50 minut, słuchajcie, jak się rozpędzę teraz i nie będę dużo stawał, to tak wychodzi 5 minut na 100 km. A mi się już wszystkie tematy do robienia wyczerpały, no. To jest trudne. Nie, to zrobię tak, że ten odcinek włączę do renderowania i pójdę się umyć. Nie jest dobrze, że jest pod górkę, bo to niestety powoduje, jak widać, problemy.
Dobrze, jest z górki, więc ciśnijmy, ile skania dała. No co za koleś, ale mi wyjechał. To sam widzieliście, to już nie była moja wina. No chyba, żeby liczyć przekroczenie prędkości, a tutaj typ mi definitywnie wyjechał pod koła. To była jego wina. Trust me. Taka najlepsza jest to, że po prostu nie chodzi płynnie, a na podglądzie live'a widzę, że jest sraczka, nie? 20 FPS. To będzie, słuchajcie, jeden z dłuższych odcinków ETS-a, jaki nagrałem ostatnio. No ale patrzcie, no. Fajny ładunek w sumie. Na pewno ciężarówka. Fajne malowanie. Uszkodzona ciężarówka. To wypadki. Więc moje wypadki to jest coś, dla czego moi widzowie mnie oglądają, więc... Ja muszę kiedyś nagrać poradnik, jak nie grać w ETS-a. To będzie hit. No i 7000 kredytu, taki kredyt to jest luzik. Bo moi pracownicy zarobią teraz około 10, więc... Wychodzimy na zero. A kasę zbieram, tak? Bo potrzebuję 180, jakieś 500 tysięcy euro. Na inwestycje. Oczywiście mam świadomość, że większość z tego to pójdzie z kredytów, ale... Ile mogę teraz dobrać kredytów? 300. Tak naprawdę muszę około 200 koła odłożyć. Trochę mi się pas kończy, nie? O, dobra prędkość jest. Sto czterdzieści jeden starczy, jak dla mnie idealnie. Dwa dziewięć i zobaczymy, jak to wyjdzie z kilometrami. Znaczy było 29 minut odcinka i 390 km. Zobaczymy, ile przyjadę 100 km. Tak troszkę było z hamowania, no ale czasem tak jest. Karabinieri chyba są.
Tak, za taką prędkość ma na to być nie powinno. Możemy się jakoś udaje wyprzedzić. Będzie jakieś pobocze, to ciągniemy. Dobra, jedziemy. Te widzę, że ci włoscy policjanci to sobie nie żałują tych koników. 80 koni co za stówkę jadą. Gonimy ich. Jeszcze 30 km. No, to będzie około 5 minut. Przy takim hamowaniu. Pięć godzin do spania. 4 do ładunku. Jest ok. Dobra, bujamy się. Dwieście dziewięćdziesiąt trzy, dwa. No. Niecałe 4 minutki, słuchajcie. Zajęło przejechanie 100 km. Niby wiecie, niby szybko, ale patrzcie, znowu trzeba było stanąć, tak? Znowu się rozpędzamy i tak naprawdę znowu będzie trochę motocykloło mniej więcej. Ale może 10 minut dojadę. I tak słuchajcie, zarobek będzie zacny, jakieś 35 tysięcy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobrze, prędkość jest super. To mnie wiadomo, bo ten autobus jedzie. No, ale myślę, że damy sobie radę z tym autobusikiem zaraz. Trzydzieści, a spanie za godzinkę. Czyli tak naprawdę nadrobiłem godzinkę czasu mniej więcej, bo to wychodziło na zero na początku. Wilson Transport.
A co my w ogóle wieziemy? Gorące chemikalia, to gruba akcja, widzę. Przepraszam was, misiaczki, przepraszam. O, jaka piękna prędkość. Musi być chyba lekko z górki, że tak się rozpędzamy. No to chyba dalej to nie bardzo chce się rozpędzać. Bardzo wolno mu to idzie, już. To też kwestia silnika, nie? No jednak te 20 ton mamy. Nie jest to transport medyczny, nie? Ale prędkość idzie. Jakby się już udało teraz, bez żadnych hamowań, to byśmy dojechali raz, dwa. Mam tego monsterka jeszcze, ale nie chcę już go pić. Już się jednego wypiłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Patrzcie, już poniżej stówki, ale super. Jednak myślałem, troszkę się bałem, że ta trasa zajmie więcej czasu, około godzinki. Ale jak udało się tak, to też świetnie. Pracownicy sobie byli sporo, no ale wszedł kredyt, tak? Więc wiadomo, że zostało nam mało kasy, ale myślę, że bardzo pozytywnie ten odcinek wyszedł, bo mamy to malowanie, no, które jednak zupełnie zmienia rozgrywkę. Tylko teraz żałuję, że przez 2-3 odcinki po prostu już mam miniaturki. Nie będę ich zmieniał. Bo robienie miniaturek jest czymś, z czego nie cierpię.
Jeszcze musiałbym tak naprawdę siebie powiedzieć, ale tak mi się tego nie chce robić. Obrabiać zdjęć. Mam do tego straszną awersję. Bo teraz jestem już mniej ulany niż byłem. Nie dużo, ale zawsze mniej. Tak naprawdę od Malty to chyba z 5 kg mniej mam, może trochę więcej. Czterdzieści dwie, no i super. W 45 powinniśmy się wyrobić. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Tak naprawdę jest 16, więc wypadałoby się przespać. I pewnie to zrobimy przed kolejnym odcinkiem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Mógłbym się oczywiście przenieść do mojego garażu i jakby mieć prościej i łatwiej, ale nie chcę takich numerów robić. Wiecie, to chyba bez sensu. To była miła przejażdżka. Jak już narzuciłem sobie sam taki rygor, żeby grać od początku na nowym save, żeby, mówiąc kolokwialnie, się męczyć, no to się męczmy. Jest. No, 2,400 mniej, ale to i tak jest naprawdę fajny, fajny zarobek. Patrzcie, 3,800. Nawet mogę spłacić kredyt, ale nie chcę tego robić chyba. Nie chcę, bo to nic nam w tej chwili nie zmieni. No, muszę zbierać, powiedzmy, 180 tysięcy euro, żeby kupić garaż. Jak kupimy garaż, to będziemy mogli wtedy wziąć 300 tysięcy kredytu i kupić ciężarówki. Będę musiał też pomyśleć nad tym i troszkę pogłówkować, gdzie ten garaż kupić. Bo mam teraz garaż, słuchajcie, w Warszawie. Łotu. A tu jest kilka fajnych miejscówek. Jest Koksyka. A przedtem była tylko wyspa ta. Tak naprawdę no, mamy przygotowanie, tak? Będziemy mieli już niedługo iberyjski. Państwa bałkańskie z Grecją.
Turcję, no większa część Turcji. Także będzie co robić. Myślę, że garaż następny. Tam jest sobie gdzieś, może w Niemczech. No zobaczymy, póki co no, procent odkrycia mapy jest słaby, ale ja się teraz będę starał też jeździć tak w zupełnie inne, w nowe rejony, więc jakoś tam ten procent się w ten czy w inny sposób sam odkryje. A teraz, żeby nie przedłużać, kochani, bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia na kolejnym odcinku, który dzisiaj nagram, ale wy go zobaczycie w czwartek. Pa, pa.